Lecz Jezusa ukrzyżowanego w sile. Bo zobaczcie, Jezus gdyby chciał, to by przyszedł. On by stąpił z nieba na pięknym koniu albo w rydwanach anielskich, w pięknej szacie, w kolorach nieba, z całą świtą do możnych tego świata i by powiedział, ja jestem. A co on zrobił? On przyszedł na świat. Jako małe dziecko urodził się, wstające, ubogi. Przecież mógłby tak zrobić. Ale on przyszedł na ten świat nie po to, żeby mu służono, ale on przyszedł usłużyć. I to usłużył nam aż do śmierci krzyżowej. I dzisiaj może z Koryntian, 1 Koryntian 1, 18 mamy mowa o krzyżu. Mowa o krzyżu. Zobaczcie, ale bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą. Tak się upodobało Bogu, że przyszedł. Jeszcze możemy się odnieść tutaj do pełnienia Ewangelia Mateusza. 11 rozdział, 25 werset. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Tak jak powiedziałam, mógł Bóg, Jezus, przyjść tak, ale nie przyszedł tak, bo tak się Bogu upodobało, bo Bóg wie najlepiej. I teraz zobaczcie. Mówimy o mocy krzyża. Głupstwo dla tych, którzy giną. I słuchajcie, jeżeli jest jakiś element z wymiany krzyżowej, który jest dla ciebie głupstwem, może pierw przypomnijmy sobie, co mamy w wymianie krzyżowej, żebyśmy mogli się odnieść do tego niegołosłownie. Zobaczcie, tak pokrótce wam powiem. Został ukarany, abyśmy mieli przebaczenie. Jeżeli jest w twoim życiu, że sobie nie możesz przebaczyć sam sobie albo komuś, w tej dziedzinie, bo zobaczcie, co jest napisane. Ale bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ty w tej dziedzinie giniesz. Głupi rzekł, w swoim sercu nie ma Boga. W tej dziedzinie nie ma Boga. To nie ma tak, głupi rzekł, w swoim sercu i my odnosimy, a do ludzi, którzy ateiści. Też, oczywiście. Ale bezbożność to jest coś, gdzie nie ma Boga. Gdzie cała wymiana krzyżowa należy się nam? Jesteś, ja mówię, o przebaczeniu. To jest jeden element. To błądzisz. Jesteś w jakimś błędzie, a błąd to grzech. Czynisz siebie głupcem. Bo Bóg, tak jak tu Łukasz powiedział, zobaczcie, co on tam poniósł na krzyżu. Mnie to za każdym razem, gdy czytam Izajasza, 53, jak on był tam ukrzyżowany, ubity, zraniony za moje występki. To po prostu on to zrobił, żebym ja całą pełnię miała. I ja mówię, jeżeli tu, to giniesz w tym temacie. Zraniony, żebyś był uzdrowiony. Zobaczcie, jak często diabeł chce nas z tego wytrącić. I zaczynamy element takiej śmierci, że tak. Ty masz wiedzieć, że choroby wszystkie spadły na niego. Cokolwiek się dzieje, to nie jest sprawa, która pochodzi od Boga. I rozwalasz to z Bogiem. I chociaż coś na razie twoje oczy nie widzą, ale ty w to wierzysz.
A jeżeli ty jakiś świat zapuszczasz, bo powiedział tak lekarz. To lekarz powiedział. A Jezus powiedział, w sińcach i ranach masz uzdrowienie. I zaczynasz powoli, zobaczcie, to przychodzi bardzo ta śmierć. I giniesz w tym temacie, bo i mówisz tak, bo lekarz powiedział, bo na jesień jest wirus grypy. I już płyniesz. I już płyniesz w klimatach tego świata. Nawet nie wiesz kiedy. W delikatny sposób już diabeł przychodzi. Po prostu. Albo ta pogoda, albo tak. Na tą pogodę to mnie głowa boli. I już jesteś powoli załatwiany. Po prostu. Następnie. Został on uczyniony, stał się grzechem, abyś ty się stał sprawiedliwy jego sprawiedliwością. Mówię, gdzie można sobie element śmierci zastosować, jeżeli próbujesz mierzyć drugiego człowieka swoją sprawiedliwością, nie Bożą. W każdym z nas, jak tu siedzimy, jest Jezus. Ja mam respekt do każdego z was i szacunek, bo w każdym z was jest Jezus. Jesteście Jego sprawiedliwością. I każdy z nas różnie uchybia. Ja nie mam przyłożyć swojej ludzkiej sprawiedliwości i powiedzieć, ho, ho, jeszcze się nie ogarnę. O jaki on coś tam. Nie. Bo nie ma w tym krzty miłości. A potem poznacie, żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Gdy miłość, bo w ogóle chodzi o miłość. To jest następne. Przykładamy nie aż swoją, lekko nam coś chlaśnie się. Przyłożymy swoją sprawiedliwość. No to on tak i tak on jeszcze nie. Nie, ty po prostu wierz o tego człowieka, ty się o niego módl. Ty go wesprzyj słowem i też powiedz mu prawdę. Bo takie klepanie w miłości to można zagłaskać z miłości kogoś, a i on może utonąć w rynsztoku swojej grzeszności i swojej nieprawdy w danym życiu. Ale ty z pokładem miłości uwolnisz prawdę, jego to może na dany moment zaboleć, ale ja mówię, jak nie użyjesz swojej sprawiedliwości, tylko sprawiedliwość Bożą przyłożysz, to wyzwolisz go, bo prawda go wyzwoli. Powiesz, kocham cię, bracie, siostro, ale błądzisz w tym temacie. Błądzisz w tym temacie, jeżeli, wiecie, że dobieramy się, mamy zasady, mamy relacje, niektóre z niektórymi bliższe, z niektórymi dalsze. Dobrze jest sobie wybrać przyjaciela sobie wybrać, takiego powiernika. I wtedy wiesz, że on jak ci coś powie, to on ci powie dla twojej dobra ci powie. Powie ci jak Duch Święty, zobaczcie, jak Duch Święty przychodzi do naszego życia z pewnymi rzeczami, to on nam tak delikatnie będzie pik, pik. Bardzo subtelnie to zrobi. Żaden człowiek, ja przynajmniej mówię po sobie, porządkowanie duszy, jak przychodzi Duch Święty i mi to mówi, robi to najdelikatniej jak może. I my, gdy się będziemy przybliżać do Boga, gdy naprawdę się cała wymiana krzyżowa w nas, to my będziemy umieli tak powiedzieć do drugiego człowieka. Ale mówię, gdy zastosujemy, to giniemy w tym temacie. I giniemy w tym temacie. Jezus stał się przekleństwem, abyś mógł otrzymać błogosławieństwo. Mamy błogosławieństwo. My jesteśmy błogosławieni. To i takie mówienie, niech ci Bóg, bracie, niech ci Bóg błogosławi. On ci błogosławi cały czas. To jest też brak tożsamości w Jezusie. On ci błogosławi cały czas. I zobaczcie, jeżeli tak do końca, a czy aby na pewno mi błogosławi do końca, czy tak we wszystkim mi błogosławi? A może mi nie błogosławi w tym? A może nie zawsze? To jest, zobaczcie, to jest kolejna jakaś zguba nasza. Mowa o krzyżu. Stał się ubogi, abyśmy byli ubogosławieni bogactwami tej ziemi. Każdy z nas, wiadomo, pieniądze na tym świecie, no niestety, no są nam potrzebne. I każdy z nas przechodzi moment różnych problemów finansowych, mniejszych czy większych. I gdy się tego uchwycisz, przejdziesz każdy problem.
To nie synowie tej diabła mają mieć pieniądze, ale my. Ja nie mówię o chciwości, o gromadzeniu, ej, tylko kasa. Nie, ja mówię tak, my możemy mieć kasę jak lodu, oczywiście też. Ale ja mówię o spokoju wewnętrznym. O spokoju twojego wewnętrznego, odrodzonego ducha. Czy ty się naprawdę z tym utożsamiłeś? Że ty jesteś w ogóle bogaty. Ty jesteś bogaty. Gdy nie wycofasz się, gdy przyjdą trudności, a ty nadal będziesz widział się, bo trzeba się widzieć bogatym. To naprawdę to trzeba się widzieć. Ty się musisz w ogóle tak zobaczyć. Ty się w ogóle musisz przejrzeć w wymianie krzyżowej całkowicie. To gdy przyjdzie to, ty to po prostu zniesiesz, przejdzie to po tobie. A jak nie, zadasz sobie i będziesz ginął w elemencie jakimś. Raz nie zaufasz, drugi, trzeci. Później zacznie się zapobieganie, ty będziesz. Następną śmierć wpuścisz do swojej duszy, bo ty swoim rozumem i swoją zaradnością, jak mówię, oczywiście mamy mieć mądrość, ale nie mądrość tego świata. Mądrość z nieba mamy mieć. Bo jakby była mądrość nasza, to by przyszedł do mędrców. Tak, byśmy na tym polegali. Ale nie, właśnie ty masz, bo jak właśnie zadajemy sobie taką śmierć, to później tak, zapobiegawczość nasza się włącza, chciwość się włącza wtedy, bo nam nie starczy, bo nie polegamy na Bogu. Nie będziemy nigdy szczodrze dawać. My nie będziemy wdowim groszem, nigdy. Bo mówię, powolutku przychodzi śmierć. Zawsze ona przychodzi powolutku. Ona nie wedrze się od razu. Zabrał, on się stał wstydem. On był, tak jak wam nieraz mówiłam, wcale nie miał przepaski na biodrach. On był nagi, tam wisiał. Nagi, kobiety się zakrywały. Nagi, zobaczcie, nagi. Wisiał, abyś ty był w jego chwale, abyś ty miał, zabrany jest wszelki wstyd. I dzisiaj, gdy przychodzi jakikolwiek kompleks, to jest z piekła rodem. To jest z piekła rodem. Gdy dzisiaj się wstydzisz wyjść i publicznie powiedzieć, to jest z piekła rodem. Gdy się w ogóle, a bo taki jakiś jestem tutaj, za gruby, za chudy, za czerwony, za jasny, za jakiś tam, a tu mam włosy jakieś tam, albo mój głos jest taki, albo coś tam. To jest kolejny element śmierci. I to jest, ma się też wstyd, ma się do odrzucenia. Wiecie, że podstawą wszystkiego, gdy się nie rozprawisz z odrzuceniem, nie pójdziesz dalej. Chociaż będziesz w prawidłowej nauce, ale raz na zawsze nie rozerwiesz tego, ja będę mówić tu później. Nie pójdziesz dalej. Będziesz w elemencie śmierci w swoim życiu. Wiecie, że element śmierci, śmierć jakaś doprowadza cię. I wiecie co? On jak zada ci jakąś element w jednej dziedzinie z wymiany krzyżowej, on nie przestanie na jednej. On ci będzie chciał ograbić z wszystkiego, a później wiecie co przyjdzie? Ale ty to w ogóle może tak zbawienie to nie masz. O, jest Jezus doświadczył odłączenia przez śmierć, abyśmy mogli zostać połączeni z Bogiem na wieczność. On później, wiecie, że z wieloma rozmawiałam ludźmi, gdzie jak siedzieli w grzechu i coraz bardziej, to w pewnym momencie uświadamiali sobie, że chyba ja to zbawienie stracę. On do tak dochodzi. On dochodzi do majstersztyku takiego. On ci chce zabrać później. Bo nowym człowiekiem jesteś. Nowym. Nasz stary człowiek umarł z nim, abyśmy mogli przeoblec się w nowego człowieka, niepoprawionego w nowego. Tak ja mówię, że nie wierzysz, to giniesz w tej dziedzinie. I zobaczcie, najczęściej na początku przeżywamy, my przychodzimy do Boga, jesteśmy po prostu eksplozja. Ale przychodzi proza życia i zmaganie przychodzi z własną duszą.
zmagasz się najczęściej z własną duszą. I teraz tak, jesteś nowym człowiekiem. Bogu się upodobało w proste zwiastowanie i masz przyłożyć do rzeczy miarę duchową, nieduszewną. Gdy będziesz chciał, zmagasz się z duszą, jak każdy z nas, bierzesz jakąś dziedzinę i ty będziesz chciał ją rozwiązać swoim intelektem, dusza to nasza psychika. Będziesz chciał rozwalić odrzucenie swoją mądrością, albo będziesz chciał sobie poradzić swoją zaradnością. Ja zrobię, ja coś powiem, jak ja powiem, swoją inteligencją. Nie, jak przychodzisz do Jezusa, zobaczcie prostaczką. Zauważcie, każdy z nas nie z wysokiego rodu był. Przeważnie nie. Nikt z nas nie wiadomo, jakimś profesorem habilitowanym nie był. Ale moja konkluzja, słuchajcie, nawet gdy, bo Bóg też przychodzi do ludzi naprawdę mądrych, w tym świecie mądrych, ale w momencie, gdy przychodzisz do Boga, to co było mądre, intelektualne w tobie, uznajesz za śmieci. Za śmieci je uznajesz. To, gdy mówiłeś o człowieku, ja jestem po studiach pedagogicznych, miałam psychologię każdą praktycznie i teraz ja bym mogła tu obraz psychologiczny was każdego zrobić i pięknie swoim intelektem zabłysnąć, ale ja to pogrzebałam wraz z Chrystusem i chcę czerpać z Jego mądrości. Z Jego mądrości. Gdy przychodzi do Boga człowiek wykształcony, on wykształcony z tytułami, on to musi uznać za śmieci. On to musi uznać za śmieci. Bo do duchowych rzeczy trzeba duchową miarę. Jesteś duchem. Nie możesz duszą sobie robić rzeczy. Nie możesz. Bo wiecie co? Wtedy rozminie cię ta potężna moc, bo ty przyłożysz swój intelekt, coś tam zrobisz swoją zaradnością, patrzysz, nie zadziałało. Nie zadziałało raz, nie zadziałało dwa, bo nie podłączyłeś się pod moc. I się, co robisz? Rozczarowujesz Bogiem. A jemu o to chodzi, żebyś się z nim rozczarował. I może 21 przeczytam. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez co? Przez głupie zwiastowanie. Przez głupie zwiastowanie. Ja mówię, on mógł na wielkich orszaku. Nie, przez głupie zwiastowanie. I teraz ty musisz uznać za głupotę, za śmieci to, co masz w swoim intelekcie. Nie chwycisz rzeczy Bożych. Moc Boża jest po prostu, ona jest cała zapieczętowana w twoim duchu i ona jest nieużywalna. Bo ty nadal próbujesz wszystko wziąć swoim intelektem. Zobaczcie, głupie zwiastowanie dla tych, którzy giną, dla powołanych to moc i mądrość Boża. Dla powołanych, dalej przeczytamy. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, zobaczcie. Żydzi to jest religia dzisiaj, a Grecy to jest humanizm. Religia zawsze będzie, wiecie jaka jest religia, są dwa ruchy satanistyczne, religia i humanizm. Obydwa bardzo niszczące. Żydzi znaków, a Grecy, ale udowodnił mi. I on nie właśnie, bo on wiedział, że tak będzie na tym świecie. I teraz albo wiarą to bierzesz, wierzysz i wtedy z samej tej wiary podłącza się moc.
bo my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Głupstwo, przecież my jak wychodzimy, głosimy Ewangelię, to oni patrzą na nas jak na wariatów. Tak jest prawda. Ale jemu się tak upodobało, przez właśnie głupie zwiastowanie. No ale zobaczcie, natomiast dla powołanych i dla Żydów i dla Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I zobaczcie, jeżeli odrzucisz tą swoją cielesność, duszewność, jest wtedy moc Boża i mądrość Boża. Wierzcie mi, jeżeli właśnie kulejemy w którychś z dziedzin, nie mamy tam mocy i nie mamy mądrości. I błądzimy w tym temacie, dlatego że my nie staliśmy się głupcami w tym, żeby przyjąć prosto z nieba. Każdy z nas, ja was proszę, wymianę krzyżową i przejrzeć się jak w lusterko. Czy ja sam jeszcze jestem tam ze swoją duszą, czy nie? Czy podłączam moc Bożą? Moc Bożą i mądrość do tego. Bo zobaczcie, głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Wiecie, co zawsze mi się będzie przypominać? Ja powiem o sobie, bo to najlepiej jest mówić na własnych przykładach, bo samo to plus praktyka. Słuchajcie, gdy zaczynaliśmy Kościół, nigdy ja nie prowadziłam uwielbienia, nie mówiłam słowo, ale mówię tak. Wdzięczność i miłość, którą mam dla Ciebie, Boże, a wdzięczność i miłość, którą mam dla Ciebie, Boże, się ma w czym objawić? W miłości, wdzięczności do drugiego człowieka. Bo fajnie jest mówić, kocham Boga, to super ekstra, a brata swojego i siostry. I mówię, Boże, Ty masz, mam cały potencjał w sobie, więc dam radę. Wiecie, jak ja wychodziłam, gdybyście widzieli w środku, co się ze mną działo, ale kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Kroczek po kroczku i wiecie co? Bóg przychodził z mocą i z mądrością. Każdego razu, gdy się ja nie wycofywałam, w uwielbieniu przychodził z mocą i z mądrością. W poznaniu Jego, w mądrości przychodził. W namaszczonym słowie przychodził, w darach przychodził. Bo co ja uznałam? O, teraz wyjdę, mam taki piękny głosik. I taka w ogóle jestem publiczna, taka jestem socjalna, tak będę w rampach błyszczeć. Nie! Bo wiecie, że też my się musimy zderzyć, jeżeli będziemy już w służbach i zauważymy, że robimy, bo lubimy. Bo tak w ogóle w świecie to miałem taką zajawkę, że ja byłem taki w Jupiterze, lubiłem aktorzyć i teraz sobie popuszczę. To teraz już mam gdzie aktorzyć. To zobaczcie, to trzeba po prostu rozwalić. Za tym warownia jest. To jest demoniczne. I się trzeba z tym zgodzić i powiedzieć Bogu, wierzcie mi. Naprawdę tak jak tu mówił Łukasz, trzeba zadecydować, powiedzieć tak. Naprawdę o przebaczeniu. Nie potrafię przebaczyć. Przyjść do Boga, Boże, nie potrafię przebaczyć. Przyznać się, najgorzej jest. Tak, przebaczenie, mam przebaczenie. Tak, przebaczenie. I mówimy tylko. A w środku, na widok osoby, która właśnie to po prostu aż ci się wszystko gotuje. Ja, ale niech ona mi w drogę nie wchodzi. Jej przebaczyłem, ale w drogę niech mi nie wchodzi. Nie, trzeba przyjść. Wtedy moc przyjdzie do tego. A jak nie staniecie w naprawdzie, nie podłączy się moc i całe życie. Giniecie w temacie. Nie jesteście w pełni, giniecie po prostu. Ginie się w tym temacie. I mówię jeszcze dalej. O sobie. I wiecie co? Ja nie zapomnę i poszłam przez wiarę. Właśnie zobaczcie, nic na sobie nie polega. Po uwielbieniu mówię, no przecież nic nie mam, nie wiem co powiem, ale mam Ciebie. Wiele razy zrobiłam ryzykowne działanie i wiecie co? Tylko tak do Was mówię, jak mówi do mnie Duch Święty. Nie mówię
Od dawna już nie podpieram się czyimiś nauczeniami. Mówię i... Ale co to? To mnie wszystko kosztowało. Przecież mogłam się zbłaźnić, jak mi no, zaczął pierdoły jakieś mówić. Ale ja powiedziałam, przecież mam... Większy jest ten, który jest we mnie. Jest mądrość, mam złożoną przez ciebie. Mogłabym tam... Ja taki orator jestem trochę. Mogłabym tu na tym temacie popłynąć. Nie, poddałam się całkowicie. Zrobiłam ryzykowny krok. Całkowicie, mówię, całkowicie. I to przynosi efekt. I w każdą dziedzinę życia musicie wpuścić, zgodzić się. Nawet jak nieraz coś... Ale ja to nie wypada tak powiedzieć. Powiedz to Bogu. Lepiej powiedzieć. I tak Bóg to wie. Że nie wierzysz w danym temacie. Że nie wierzysz. No Boże, to tak, ale ja Tobie nie wierzę. Ten wierzy, Kowalski wierzy, Nowak wierzy, ja nie. No tak mam na dzień dzisiejszy. Ale powiedz to. Bo, a Bóg to wie. Bóg to wie. Pan da. Pan da, Bóg wie. A Ty wiesz? Bóg się zapytał, ale Ty wiesz? Czy Ty wiesz? Bo ja wiem, ale czy Ty wiesz? O to tu chodzi. Bóg wie. Ale On chce Twojej szczerości wobec Niego. On chce relacji ojcowskiej, jak dzisiaj żeśmy mówili. On chce, żebyś Ty po prostu nie przychodził do Niego. Ale jak to tak? Jak On na mnie spojrzy? Albo w relacji z drugim człowiekiem. Ja Mu nie powiem, że ja siedziałem w takim kiblu. Bo co On sobie o mnie pomyśli? A co sobie pomyśli? Jak Jezus o Tobie myśli w najlepszych superlatywach. To jest też nieprzerobienie tematu mocy krzyża. To jest kolejna rzecz. Dzisiaj to, co Kasia powiedziała. Dzisiaj jest czas mówienia. Przyszłem do Jezusa, tak, przyszłem. Ale też kibel za sobą przyciągłem całą gnojowicę. No i byłem w tym, ale nie jestem. I składasz świadectwo i mówisz, że chociaż w darach prosperowałeś, mówiłeś językami, ale siedziałeś w tym i w tym. I zmagałem się w tym i w tym. I to trzeba powiedzieć. Bo wiecie co? Przez udawanie takich świętych ktoś jak przychodzi do Jezusa myśli, ojejku, to ja jestem jakiś, jejku, to ja tylko tak. Oni tak wszyscy latają na skrzydełkach. Wszyscy tacy eleganccy. Nie, trzeba powiedzieć, byłem w Jezusie już tyle lat, a jeszcze chodziłem do prostytutek, a jeszcze ćpałem, a jeszcze po prostu miałem taką agresję, a jeszcze mój język był w ogóle nieprzerobiony, a jeszcze w ogóle nie byłem myśli Chrystusowych, a jeszcze odrzucenie cały czas się zmagało. I trzeba mówić, ale przyszedł taki moment, to co dzisiaj żeśmy też mówili, na diabła trzeba się wkurzyć. Trzeba być zdeterminowanym, powiedzieć dość takiego szmaciarskiego życia. Dość śmierci w danym elemencie. Wtedy przyjdzie mądrość i moc z nieba. Ty będziesz wiem, że wiem, że wiem. Nie będziesz lada wichurą, tylko ty wiesz, że wiesz, po prostu. Bo ty całkowicie nie będziesz w duszy chodził, duch do ducha. Widzicie, jaki to jest wspaniały komfort życia? Wspaniały komfort życia. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu może możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Zobaczcie, to, co w starym życiu u was było mocne, przerobione musi być przez krzyż. Bo jak ono będzie nieprzerobione przez krzyż, to będzie z tego hybryda demoniczna. Nic więcej. Diabeł podłączy się ze swoją mocą. I wyjdzie miks. Jak aktorzyłeś w starym życiu, to nie aktorz teraz w Duchu Świętym. Nie podłączaj do tego i nie rób tego miksu. Po prostu trzeba to, co... Ja byłem taki cwaniak, to teraz nie jestem cwaniak. Ja poniżam to w sobie. I teraz to przerobione, jak na przykład byłeś w biznesie, umiałeś sobie interesy załatwiać, wszystko to. Dobrze. Idziesz,
przed Bogiem i mówisz, Boże, teraz Ty to przerabiam z Tobą, żeby tam nic nie było duszewnego. Bo często się słyszy, o, on to taki po nawróceniu, jejku, jaki on zaradny, on był w życiu zaradny, on był w starym życiu zaradny, nic się nie zmieniło. Dorobił tylko ideologię Bożą do tego. W ogóle nie przemienił tego krzyżem. Nie przemienił. To, co myśmy sobie kiedyś, zobaczcie, każdy z nas niech szczerze stanie przed Bogiem i to, co sobie radził w starym życiu i to wychodziło, to teraz my tak nie możemy żyć, jak, bo my nowi jesteśmy, niepoprawieni, nowi. Nowi, my musimy z nowym powiedzieć, Boże, umiera to, co... Wypleń wszystko, co nie jest od Ciebie. A moje naturalne talenty, bo my mamy naturalne talenty, bo talenty to są z nieba. Przerób przez krzyż. Bo wiecie, ktoś przychodzi często, a ja świetnie gram, już idę na uwielbienia, dużo nie przerobione. On idzie pierwsze skrzypce grać, bo on chce w ogóle Cię popisywać. On się chce popisywać. A uwielbienie to nie jest popisywanie się talentem. Uwielbienie to jest wielbienie Boga. I styl życia. Jego życie musi być wielbiące Boga. Jego życie musi być wielbiące. I cóż, że ma talent? Zobaczcie, nieprzerobiony talent przez krzyż, to wyjdzie ktoś, kto w ogóle nie grał na niczym. I wyjdzie i będzie wielbił Boga więcej. Bo Bóg co podłączy? Słyszeliście świadectwo. Nie grał w ogóle, doszedł grał. I płyną dźwięki z nieba. Tą piosenkę, co dzisiaj ja śpiewałam, gdzie ja tam w ogóle? I tak Bóg pomnaża. Zobaczcie, ja mówię. Ja w ogóle, jak ja będę wielbiać? Ja dzisiaj, Bóg mi daje dźwięki z nieba, daje mi słowa. Dlatego, że się nie wycofałam. I nie polegałam na sobie. Dlatego, że się nie wycofałam. Nie było to łatwe. Trzeba ujarzmiać duszę. To nie jest fajne. Gdy prawda przyjdzie o nas, ona jest bolesna. Ale to przynosi życie. To przynosi życie. A tak to giniemy, kochani. Giniemy w jakiejś dziedzinie życia. Giniemy. Wiecie co, dlaczego? To, co jest niskiego rodu, tak, to unicestwić. A, i to, co jest niskiego rodu u świata i to, co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. Bo byśmy się chełpili, popadalibyśmy, a ja tu, bo ja to tak jestem. Bo ja mam tą duszewną mądrość, duszewną. I on, tak jak dzisiaj żeśmy mówili o miłości, on nie dał nam miłości ludzkiej. My nie mamy ludzkiej miłości. Rozlał w sercach naszych, serce jest odnośnikiem ducha. Serce, jak czytacie w Słowie Bożym, jest to duch. On w duchu naszym rozlał całą miłość, jaką Jego. I teraz, kochani, miłość jest owocem, nie darem. I mi się dzisiaj, jeszcze w Polsce, jak żyłam, takie działki były za stadionem. Jedne były piękne, te działki, no aż zachwyt, a drugie kupę gruzów, chwastów. Jakiś tam mały, biedny kwiatuszek się przebija. I zobaczcie, tak jest z naszą duszą. Kochani, tak jest z naszą duszą. Gdy my nie załatwiamy rzeczy, mamy taki zasyfiony ogródek. Owocu to my nie wydajemy. A jak wydamy, to on jest mały, karłowaty. Zobaczcie, działka zaniedbana. To coś, co tam kiedyś było zasiane, coś tam się przebija, ale jak to wygląda? Bóg nie chce takiego życia. On chce piękny ogród naszej duszy, żeby było. I teraz ta miłość, która jest rozlana w naszym duchu, ona się w życiu nie przebije. To jest tak jak ten zaśmiecony ogródek. Ona nie da rady przez nieprzerobione nasze toki myślowe, naszą duszewność. Jest wszystko, cały power. Jest to wszystko, ta miłość Boża. My wtedy potrafimy właśnie kochać, przebaczać i tak dalej. Ale to nie przebije się, gdy my nie przerobimy. Nie da rady. Ale nie naszymi wysiłkami mówimy, ojej, pewnie sobie pomyślimy, ale ja mam tyle do zrobienia. Ale Ty masz moc z nieba. Nie Ty masz do zrobienia. Ty podłącz się z Bogiem. Idziemy, robimy piękny ogród.
Bo tak naprawdę, jak pomyślimy w swoim intelekcie, sprawa nie do ruszenia. Tu syf, tam syf, jeszcze jeden syf. Ale wiecie co? Zaczyna się, jak się idzie na taką działkę, to się zaczyna organizacja pracy. I powoli, powoli. Tak samo jest z naszą duszą. Dzisiaj są nagrywane teraz warownie. I co? Teraz wszystkie warownie mam wziąć. Było to ogrom. Coś, z każdej warowni coś bym tam ubrała. Nie. Zaczynam od podstawy, od rzucenia. I tyle załatwiam, aż naprawdę załatwię to. Idę kroczek po kroczku. A najgorzej jest dzisiaj, gdzie jest chaos, a jemu chodzi tak. Będziesz na wspaniałym, będziesz w prawidłowym nauczaniu. Będziesz, mówię, powtarzam, w prawidłowym nauczaniu. Ale jak będziesz miał chaotyczną duszę, nieuporządkowaną, to tak, nasłuchasz się nauczań, szybko podważasz wszystkie warownie i nic z tego. A diabeł, on ci jeszcze będzie, tak, on będzie przybierał postać anioła światłości i ci będzie mówił, zobacz, ale popatrz, przecież ty czytasz tyle książek, ty czytasz Biblię, ty w ogóle się modlisz i jesteś gościem. Nic już nie rób więcej. A ty nadal, ty najlepiej wiesz, z czym ty się naprawdę zmagasz. I on ci takie zasłony dymne daje. Nie, kroczek po kroczku, nie o własnych siłach. Podłącz moc, wtedy podłączy się moc. Wtedy i tylko wtedy. Żeby się nie chełpił. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie. My dzięki niemu jesteśmy w Chrystusie, który stał się dla nas, zobaczcie, on dla nas się stał mądrością od Boga. Nie używaj mądrości świata, używaj mądrości od Boga. I sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Jeżeli coś zrobisz, zobacz, zobacz jakie to będzie zwycięstwo. Nie wstydźcie się mówić o swoich grzechach. Bo jak się wstydzisz, to sobie zadaj pytanie, czy się nie potępisz. Nie wstydź się mówić. Tak. Słuchajcie, nie wiem, czy słuchaliście, Mateusz nagrał świadectwo, mówił, chodził do kościoła, maseczka jedna, druga, a w pornografii siedział potąd. Nie poznał Boga jako Ojca. Bo wiecie, co jest poznanie Boga jako Ojca? W ogóle się nie boisz. W ogóle bezpieczeństwo, wchodzisz na taki pułap bezpieczeństwa, że nie wstydzisz się powiedzieć różne swoje brudy, bo cię Bóg nie potępia. Ale wiecie co, mówienie to na głos uwalnia, diabeł cię tym nie zaskoczy. A tak to w najmniejszym odpowiednim momencie on przyjdzie z tym syfem i ujawni. I wtedy nie będzie fajnie. Ale jak ty zrobisz to przed nim, zrobisz to przed nim, zrobisz mu taki numer, wytniesz mu taki numer i powiesz, przerabiam swoją duszę, jestem szczery z Bogiem, jestem szczery z wami, bo Kościół to rodzina. Z tym się zmagam i wiem, że odniosę zwycięstwo. To już to, jak zrobisz, wiecie, że już takie podejście to już jest połowa sukcesu, bo pod to się Bóg podłącza, pod twoją decyzję odwagi się podłącza. I zobaczcie, Paweł. Paweł przyszedł, mówi Paweł, i przyszedł zwiastować Ewangelię, jak on pisze, zobaczcie. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże, ale bowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Zobaczcie, kim był Paweł. Paweł był uczonym w piśmie, wykształconym człowiekiem. On mógł iść do Żydów i im pięknie ich zagiąć. Mógł iść do Greków i ich też zagiąć. Ale on powiedział, że on przyszedł w słabości i tylko Jezusa ukrzyżowanego. Przecież on mógł uruchomić, zobaczcie, mógł uruchomić swoje naturalne pokłady. O tym właśnie ja to dzisiaj to akcentuję. Nie używajmy naturalności, bo nadprzyrodzoność nie może się uaktywnić. Bo zobaczcie, naczynie wypełnione
naszą naturalnością musi być opróżnione, żeby przyszła obfitość z nieba. Bo do czego przyjdzie, jak jest pełna? Czym przyjdzie? Nie ma w co wlać, bo jest pełna. Pełno syfu i gnoju naszego, intelektualnego. Paweł wylał to wszystko. Przyszedłem w słabości Jezusa i to ukrzyżowanego głosimy. Wymiana krzyżowa. I zobaczcie, on ze swoją, przecież on mógł przyjść i oratoryjna mowa i wszystko, ale on co uznał? I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Słuchajcie, tak to jest z nami. Czy się zmagasz z własną duszą? Czy masz wyjść głosić Ewangelię na ulicy? To ty nie jesteś chojrak. To ty, twoje początki są takie. Takie są, że ty przychodzisz w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. A wiecie, co jest najgorsze? Jak my trzymamy się czegoś i nie chcemy tego puścić, bo chcemy grzeszyć. Bo grzech jest przyjemny i my lubimy. I my mówimy, że my nie możemy. Nie, my nie chcemy. Bo ty możesz przyjść w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze. Powiedzieć, Boże, ja naprawdę nie potrafię. Nie potrafię tego. Nie potrafię przebaczyć, nie potrafię ci zaufać finansowo, nie potrafię być w porządku w relacjach, bo mam ryj wielki, albo jestem kąśliwy, albo jestem uszczypliwy, albo jestem podejrzliwy. Przychodzisz z tym do Boga. Nie potrafię iść w odwadze, głosić Ewangelię. Mówisz o tym Bogu, przychodzisz w słabości. Bo wiecie co, jak ktoś przychodzi, nawet patrzcie, on to się utożsami z Bogiem, wychodzi, mówi, ale wiecie co? Jak on mówi w swoim intelekcie, nie ma w tym mocy. Jest piękne powiedziane świadectwo. Ładnie dobrane zdania, ale tam nie ma mocy. I nikt nie się nie nawróci. To ładne dla ucha, nic więcej. I on ładnie, on się nie boi nawet, bo on jest taki, o właśnie, lubiał być w Jupiterze. I on tak wyjdzie i teraz ma pole do popisu, ma mikrofon. Ale właśnie, bo zobaczcie, zawsze tak jest. Wtedy, kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Ty z tą słabością swoją przyjdź do Boga i powiedz, ale Mu powiedz. Po prostu Mu powiedz. On Ci nie potępi, Jego miłość do Ciebie się w ogóle nie zmienia. A jak siedzimy w gnoju, to na własne życzenie, bo chcemy, lubimy gnój. A my nie gnojem mamy pachnąć, tylko Jezusem. I przyciągniemy, jak będziemy pachnieć Jezusem, przyciągniemy ludzi do Jezusa. Będziemy pachnieć gnojem, to świnie. Przyciągamy świnki do chlewni idą. Taka jest prawda. Zobaczcie, a mowa moja i zwiastowanie moje nie było ogłoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Zobaczcie, on mógł w mądrości powiedzieć, bo był faryzeuszem. Ale on nie polegał na sobie. I się wtedy co objawiło? Duch i moc. I to dzisiaj chcę akcentować. Coś nie działa, bo nie ma ducha w tym i mocy. Bo nie podłączyłeś się do tego. Bo nadal polegasz na swojej naturalności. I tu jest problem dzisiejszych ludzi nawróconych. Dzisiejszego chrześcijaństwa jest problem, że my wszystko wiemy, mamy wymianę krzyżową, mamy Ducha Świętego, mamy dary, mamy namaszczenie. Ja mówię, dzisiaj jest namaszczenie. Jesteś mokry, wychodzisz, musisz zastosować w praktyce. Zostało złamane jarzmo, wchodzisz w praktyczną rzecz. Aby, widzicie, w duchu, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tędy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Wiecie, w jakiej my jesteśmy komfortowej sytuacji? Przed Jezusem oni tego nie mieli. Zakrytą, tajemną. Zostały wszystkie karty otwarte. My mamy wszystko. My czytamy o Dawidzie, Mojżeszu. Oni nie mieli
Jezusa. Oni nie mieli wymiany krzyżowej. I zobaczcie, co dokonywali. Dzisiaj możemy na ludzi w świecie, mnie załamuje, na ludzi w świecie popatrzeć, jakich oni rzeczy. Wiecie co, oglądałam taki dokument, była taka Angielka, wyszła za bardzo bogatego Francuza, była ładną kobietą. I ona przed wojną, a że miała zapędy takie reporterskie, wybrała się na przed wybuchem II wojny światowej do Austrii i tam już faszyści się ujawniali, Hitler, Jungen działał prężnie. Ona widziała, jak na rynku Żyda związano i biczowano go. I w niej gniew na niesprawiedliwość się odezwał. Ona tak w tym momencie zapała nienawiścią do tych faszystów, że jak wybuchła II wojna światowa, ona zaczęła działać w ruchu oporu. Miała tego męża bogatego, mogła wojnę do Szwajcarii siedzieć, przeczekać, happy. Nie! Ona po prostu, nie jeden facet tutaj dopiętnie dorasta. Ona się w ogóle niczego nie bała. Ona się w ogóle niczego, widzicie co jest? Ona odwaga. Ona takich rzeczy dokonywała i w pewnym momencie, wiecie, że ona była na liście gestapo, poszukującą kobietą, najbardziej poszukującą kobietą. Ona w determinacji takiej musiała opuścić tego męża i dostała się do ruchu oporu we Francji i potrzebna była radiostacja. Wiecie, co ona zrobiła? Ona na rowerze przyjechała 200 km, gdzie cały czas nie miała dokumentów i były halt. 200 km na rowerze przyjechała. Ona w pewnym momencie w ogóle nie siadała z tego roweru, tylko załatwiała się na tym rowerze. Przywiozła tą radiostację. Poświęciła się całkowicie. Zobaczcie, dla idei tylko żeby niszczyć faszystów. A my? Ona wrócił, jej mąż nie wydał ją, został. Ona go opuściła, ona go nigdy nie zobaczyła. To była miłość jego życia, jej życia. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Dożyła, ona umarła, 98 lat. Dożyła wieku sędziwego. Odważna była po prostu. Nie zagięli ją, przesłuchiwało gestapo. A my mamy całą pełnię i trzęsiemy po ramie. Pytam się, jest jakiś element śmierci? Jest jakiś, nie jest cała wymiana krzyżowa. Że mówię, nie dajmy, żeby nas świat zawstydzał. I ona to robiła z pobudek altruistycznych. Bo wiecie, że dobrzy ludzie nie idą do nieba, tylko zbawieni. I gdy ona do Boga nie przyszła, ona pójdzie, no przykro mi, pójdzie do piekła, nie? Chociaż była taką kobietą, nie? Zobaczcie, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Zobaczcie, gdy jesteście zespoleni z Duchem, wy doskonale wiecie, co macie robić i gdy będziecie usługiwać ludziom też wiecie, co macie robić. Bo Duch bada głębokości i gdy ty staniesz, modlisz się o człowieka, ty wiesz, co jemu jest. A jak chodzisz w rozproszeniu swoim, ty nie jesteś w stanie komuś usłużyć. Nie jesteś w stanie komuś usłużyć. Prawidłowo. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Zobaczcie, gdy my nie chodzimy w pełni ducha, nie poznasz tożsamości Boga, nie poznasz Jego charakteru. W pełni Go nie poznasz. Nie masz takiej szansy, bo On jest duchem. I zobaczcie, ale człowiek zmysłowy, jaki to jest człowiek zmysłowy? Zmysły, wiecie, zmysły to nasza jest dusza, nasza psychika.
Gdy będziesz polegał na tej psychice, to zobaczcie, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić. Nie będziesz miał rozeznania o tym, co przed chwilą mówiłam, bo je trzeba duchowo rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Któż poznał myśl Pana? Ty poznasz myśl Boga. Ty poznasz Jego charakter, jak będziesz myśli Chrystusowej. Bo Ty jesteś myśli Chrystusowej. Także kochani, weźcie sobie to do serca, żeby polegać tylko i wyłącznie na Bogu i moc podłączajcie z nieba. Do tego przychodzi moc i mądrość. I nie ma, żeby coś nie ustąpiło. I nie ma. A jak coś się nie dzieje, nie dzieje się, bo nie chcesz. To tylko tak jest. Brutalna prawda, ale prawda. Pomodlicie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Twoje słowo jest jak miedzowosieczne. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo jest prawdą. Ty jesteś słowem. Ty powiedziesz, ja jestem. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przenikasz swoim słowem. Niech to słowo wyda owoc. Niech to słowo wyda owoc, Panie. Ja się teraz odpycham wszelkie siły demoniczne, wszelkie duchy nieme i głuche, które będą chciały rozproszyć i wyrwać to z umysłów ludzi. Ja dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo, które ma moc, wywyższam Twoje imię. Chwała Ci, Panie. Amen.